czas na super piątek. W taki sposób ten mecz zapowiada oficjalna strona Polonii Bytom i my też na taki super mecz w super piątek bardzo liczymy w składzie. Bogusław Matloch i Rafał Kędzior. Wróbel teraz świetnie odwraca się w kierunku Muchy. Szczepan Mucha już w polu karnym. Mucha zostawia piłkę Ferudze. Feruga zbyt lekko i zbyt, można powiedzieć, mało precyzyjnie. No, myślę, że to wariant 28. No dobrze, zobaczymy, jak wygląda ten wariant. Piłka zagrana, strzał głową, gol! 1-0 dla rekordu. Konrad Kareta, a więc ten, który wrócił do wyjściowej jedenastki, od razu melduje się z bramką. Tak, to był wariant 29. Ja myślę, że to był wariant 30, bo zawodnik z numerem 30 rozpoczyna nam strzelanie w tym spotkaniu. Dokładnie. No i właśnie, teraz też Kareta, on dobrze potrafi obliczyć tor lotu piłki. Teraz świetnie wchodzą goście, będzie szansa na uderzenie. Jest strzał, broni Kotelba, gdzie jest piłka? Mają pod nogami Pańkowski, ale ciągle nie ma końca tej akcji. Dobre wejście Budzika. Teraz świetnie Nowak do Muchy. Mucha już na pozycji lewoskrzydłowego. W środek wchodzi Wróbel. Mucha wbiega, ale tutaj jest Wróbel i nie ma bramki. Przy piłce Nowak i Feruga. Kto zdecyduje się strzelić na bramkę Polonii Bytom? Jednak Nowak precyzyjnie. Poprzeczka ratuje bytomską Polonię. Od autu Budzik, ten, który miał najlepszą okazję dla zespołu bytomskiej Polonii. Mocne wrzucenie w szesnastkę. Górą rekordziści, jeszcze będzie szansa na strzał. Jest to uderzenie całkiem niezłe. Będzie rzut rożny po tym uderzeniu Gajdy. W poprzednim sezonie myślę, że zespół Zagłębia Lubin, tak, który awansował, też nie był jakimś, powiedzmy to, faworytem wśród bukmacherów. No tak, mówiło się o Goczałkowicach, ale może za chwilę o tym powiemy, bo teraz Caputa wypuszcza w bój Żołnę, ten do Szczepana Muchy, gol! 2-0 dla rekordu, fenomenalna ta akcja. Jaką przewagę liczebną mieli w tym sektorze zawodnicy rekordu Bielsko-Biała. Świetne dogranie tych doświadczonych. Caputa, Żołna, piłka trafia do tego młodego. No tak, nawet tak. Szczepana Muchy i mamy 2-0. W tej akcji bardzo dużo wyszło, bardzo dużo zagrało i tempo, i przewaga liczebna, i no i końcowa finalizacja, także myślę, że to wzorcowe zagranie tutaj. W tym momencie rozległ się gwizdek arbitra po raz ostatni w pierwszej części meczu. Sporo ruchu w szesnastce, jest dośrodkowanie górą Wróbel. Piłka wraca do Zeidlera. Jest okazja na dośrodkowanie, dobre wstrzelenie piłki, mamy gola! Jest gol dla bytomskiej Polonii, jest radość kibiców i strzelcem gola Zupkow, a więc jak typowa dziewiątka zachował się teraz środkowy obrońca Polonii Bytom. Zupkow, zobacz, jak znów wysoko, ofensywnie wyszedł stoper zespołu gości, który już wędruje w polu karnym. Teraz Nowak ma szansę wyprowadzić kontrę. Utrzymuje się przy piłce ten zawodnik. Nowak, zagrana piłka w kierunku Wróbla, ale jest jeszcze Waluś. Waluś wpada już w szesnastkę. Waluś poradził sobie z rywalem. Waluś, dogranie do Wróbla. Wróbel, nie ma gola, ależ to była akcja, która powinna zakończyć się bramką numer 3 dla gospodarzy. Świetny przerzut w kierunku Karety. Z boku ustawiony Żołna, postopadła piłka w kierunku Walusia. Waluś, co zrobi ten młody gracz? Waluś, gol! Nie ma bramki, czy jest gol? Jest gol. Jest gol! Ale to Szczepan Mucha. Szczepan Mucha, świetne zachowanie zawodnika, prostopadłe zagranie. No i oczywiście to Szczepan Mucha tutaj świetnie się zachował. Mamy gola. No i właśnie, on teraz będzie miał szansę ruszyć z piłką. Rozpędza się Mucha, widzi to. Waluś zagrywa właśnie do Muchy. Mucha będzie zatrzymywany. Tutaj przydałoby się strzelić. Dobra interwencja teraz między słupkami Szymona Gniełka. Nowak. Zostawił tę piłkę Waluś Nowakowi. Nowak świetnie do Wróbla. Obok jest Mucha. Wróbel sam. Wróbel już w szesnastce. Wróbel jest strzał! Ależ było blisko przepięknej bramki. Kapitalna teraz ta interwencja. Jeszcze nie koniec. Jeszcze jedno uderzenie. Przejmuje piłkę Waluś. Ależ teraz niebezpieczny wślizg Zupkowa. To będzie kartka i to jest kartka koloru czerwonego. Mamy tutaj troszeczkę nerwy. Ależ tutaj zaiskrzyło między graczami obydwu zespołów. Tam posypać się może troszkę więcej kartek. Tam jeszcze żółta kartka dla Karety i to jest druga żółta kartka. No właśnie.
Prostopadle do Twarkowskiego. Twarkowski zdołał dośrodkować. Ta piłka zawieszona i będzie gol! Pańkowski 4-1. No tutaj jednak błąd bramkarza zespołu Polonii Bytom. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Szymon Gniełka chyba powinien po prostu tę piłkę przerzucić nad poprzeczką, dając rzut rożny rywalom. I nie możemy powiedzieć, że słońce w tym przypadku przeszkodziło w tej interwencji. Absolutnie. Ale popatrzmy, bo jeszcze jest jedna kontra zespołu Rekordu. Filip Waluś wbiega przed Andrzejczyka. Filip Waluś sam pędzi na bramkę. Waluś minął bramkarza. Waluś nie trafia do bramki fatalnie. Końcowy gwizdek arbitra w tym spotkaniu. Rekord Bielsko-Biała pokonuje Polonię Bytom 4-1.